Proste pytanie, prosta odpowiedź. Czy uważasz, że Bartek się ciebie boi? Tak. Boi się, to czuje pewno respekt wobec mnie. No to nie jest strach, to jest chyba, no właśnie, to mnie ma omięte, bo chyba coś mi tam mnie łapał za siura prawie. Za siura to ty mnie tu łapałeś. Drugi raz temat. Drugi raz temat ruchania się z chłopakami. No, ciekawa sprawa. No to Tazi, jak to, kurwa? Co? Tu za siura, tutaj, ja nie wiem, co ty z Marconiem robisz, kurwa. Z Marconiem na pewno tam się, kurwa, przytulaliście i masz jakieś... interesuj się, co jakieś fantazje, nie, jakieś fantazje masz w głowie, nie? No, ta, mam ale nie ze mną te numery. Bartek, a właśnie, nie Bartek, Bartek, a właśnie dziwi cię to... Muskularnych facetów jak ty. Bartek, a dziwi cię to właśnie, że Tazi jest... Widziałbym cię w takich obcisłych stringach i, kurwa, w koszulce. Dobra, weź te twoje fantazje, to już zostaw dla Alana czy tam, wiesz, dla Marconia. Właśnie, a Bartek, dziwi cię to, że Tazi jest... Ale oni są tak duży, jak ty, wiesz, takich umieśnionych, jak ty. Dziwi cię to, że Tazi jest ziomkiem z... O, kurwa, gumami się rzucają. Myślałem, że na mnie, że we mnie rzucają, się wystraszyłem. Wiesz, jakbyś trafił, to byś został złamany, nie? Ty nie kontrolujesz, co robisz, kurwa, ty. Akurat tyle już obiecanek słyszałem od ciebie, że... Co? Ale wiesz, że akurat jakbyś trafił, ja bym zobaczył, to by był, kurwa, pójść do trumny. Nie, śmieję się. Ale tak, co, ale kurwa. Tak poważnie teraz, widziałbyś kiedyś taki pojedynek z Kasuszem w Beksie? Ale jak Rudy Mocharyzma, który to jest Rudy? W Boksie czy coś, no by spróbować było, jakby Kas kiedyś chciał, ale to było wtedy bardziej sportowo tylko, nie? Tak bardziej już ambitnie. No ja też teraz bardziej widzę pojedynek. No bo tak sobie, ja do niego coś gadam, a on opowiada, no, jest takie... Trójkąt taki. Ja tym bardziej jako włodarz, to dla mnie wiadomo, że lepszym to by było pojedynkiem teraz, bo jak widzę, że tutaj... Do niego też przyjdzie pora, do niego przyjdzie pora, spokojnie. Tego, a tu jest między nimi prawdziwy konflikt. Przyjdzie do niego pora. Ja go najebię, ale wiesz, no... Do końca. Ja sądzę, że to jest 10. edycja, więc fajniejsza będzie walka z tobą niż z tym kapslem, kurwa. A propos właśnie... Na pewno będzie walka lepsza, kurwa, z Tazim niż z tym kapslem, jak ty. A propos właśnie, panowie, 10. edycji... A propos nowej właśnie 10. edycji. To miłe słowa. W moim kierunku. Łukasz, dawaj, kurwa, jasne. Panowie, a propos tej 10. edycji i tego, w jakim gronie się tu znajdujemy, legendy polskiego internetu, co sądzą o młodych wilkach, jak na przykład Tazi, który przebojem się w dar do Freak Fightów? No panowie, jako streamerzy, to, o to chodzi, o tą opinię, bo to jest gość, który umie i w dymy, umie w walki. Ja powiem pierwszy. Dobra. No, dobra. Dobra, nie, no co to, kurwa? Kilka shotów gdzieś tam widziałem, w sensie na wykopie. Podszedłem, porozmawiałem, pogratulowałem, mówię, w końcu ktoś przejął live'y, streamy. Ja to robiłem kilka lat i to naprawdę zajeżdża, to chlanie, to zajeżdża. I ta presja, policja, wybijanie okien, petardy, kłótnie, wiesz, no różnie bywało. Co ty on pierdoli? No super, ty, no ja może w drugim życiu będę takim gladiatorem i każdy się teraz umie napierdalać. Ja powiedziałem, nawet tutaj, z Torunia jest tutaj... fighter koło mnie, że każdy oprócz Rafa robią mi w 5 sekund, ty, nie? No bo taka prawda, ja jestem freakiem początkującym, ale jestem bardziej ten w internecie, ten stary ten wyjadacz internetowy, no ten podobnie, nie? Marcinek. Co sądzę o Tazim, tak, o jego karierze? No ogólnie prężnie kariera się rozwija. Na backstage'u mówiłem, żeby YouTube'a też zaczął kręcić, bo na razie bawi się tylko w streamy, a to jest dobry moment, żeby na YouTube'a się wpierdolił z przytupem i nawet nagrał sobie pamiątkę, wiesz, dzień przed walką, dzień walki. Takie rzeczy ludzie też nagrywają, to ma w chuj wyświetleń. I przede wszystkim, żeby głowy nie stracił, żeby tego siana nie rozpierdolił i żeby uważał na te kurwy, co się teraz będą pucować z przeszłości, jacyś dawni koledzy, znajomi, a bo tu pieniążki są i w ogóle. No i tyle, nie? Bartek, tak, to se radzi, nie? Radzi se. Dzięki. Bartek, a co ty myślisz właśnie? Bartek, panowie, a co ty myślisz właśnie, bo Daniel powiedział, że jesteście razem z Torunia. Co ty myślisz jako mieszkaniec Torunia o Danielu Magicalu? Słuchaj, Daniel robi to, co robi i tyle. I co tu dalej? Ja nie wiem, słuchaj, ja go tam nie śledzę w internecie. Coś tam wiem, że coś tam robi i tyle. Co mam się wypowiadać na ten temat? Niech se robi. A byłeś kiedyś na urzędnicze, bo wiesz, gdzie jest mieszkanie? Na pewno zna. Kurwa, byłem, no jak nie, kurwa, no byłem, no oczywiście, że tak. Ale u Daniela w domu? To są moje tereny. Aha, okej. Tak. A co tutaj jeszcze, panowie, bo Alan pewnie i opodatkowali Magicala. Jak mówił Daniel, to coś tam wymieniali się do siebie jakieś uprzejmości. Nie wiem, patrzy się, kurwa. Ktoś tak, kurwa, dajesz procent z donate'ów, albo cię rozjebiemy. Z mojej strony. No, takim zajebistym autem podjechałeś, kurwa, takim zajebistym autem podjechałeś. Ej, ale skradli nie? Może jak zrobisz drugą walkę ze mną, no to możesz sobie kupić takie. Skradliście show w chuj.
Mam main event, a nie miałem okazji się pokłócić. Mam nadzieję, że na drugiej konferencji ja ten program będzie okazja. Tak jak mówimy, coś przygotujemy i że kurwa, no poddymimy coś, bo ogólnie tam trochę mi się spodobały te dymy z kaczorem, to było spoko nawet, nie? Znaczy nie wiem, czy słyszałeś, ale Daniel wcześniej nazwał cię... Rafał kurwa już jak grzetony w kasenie się bawi. Jak on mnie nie nazywał przez te lata, kurwa, wyjebane. To już po tobie już spływa. Już mi to spływa, spływa po tak? Kaczce, okay. Nie? Wyjebane mam. Znaczy no nie wiem, czy czegoś śmiesz, bo to ja tak nie powiedziałem. Ale nie po to mu kurwa dałem rewanż, żebyś sobie nie myślał, że wygra, nie? Bo rozpierdalam go w chuj. To jest pewne. Nie po to rewanż daje, nie żeby w pizdę dostać. No kurwa, dobre pieniądze dostaniesz, przyrzekałeś na wszystko, że nie wiesz tej walki. No ja wszystko wiem, mam dojścia. Ale dobra, panowie. A więcej od ciebie? Ale dobra, panowie. Bardzo podobnie mi się wydaje. To czekajcie. Okay. Deklarujecie, że od momentu, kiedy usłyszymy gong, main event, odpalacie wroty, lecicie tam, nie wiem, wiatraki, no, tak myślę, dalej. No myślę, że tak właśnie tak? Może być. To nie będzie. Ja widziałem propozycję na necie, żeby to pierdolnąć w ogóle w No Limit, jedna runda i No Limit i żeby to się ale toczyło. Ale to byście szybko zdechli. To jakby, chyba tak. No to wiesz, to na wykończenie, nie? Na wykończenie. No bo byście się przytulali, byście się nie bili ogólnie. Tak, nie było, tak to sobie odpoczniecie, wiesz. Ja bym lepiej, albo na minuta walki, minuta odpoczynku, to już byłoby lepsze, żebyście się bili krótki dystans i dużo odpoczywali, bo tak... 10 rund. Byście się nas ścigali po 3 minutach, ale nie? Ty byś taką rundę No Limit w ogóle chciał wziąć, jak kurwa, jeden ja trening nie wiem, zrobiłeś. Kurwa, stary, gość jest twój cięższy, nie? Ja w ogóle nie myślałem, jak pierwszy raz z nim się biłem, że tam wyjebane miałem ile waży, ale teraz jak na tych frikach trochę się pobiłem, to wiem, że te kilogramy no, robią różnicę, nie? No kurwa waży... Ale teraz chyba między wami jest mniejsza różnica niż wtedy, nie? Teraz mniejsza, wtedy to prawie 4 dychy, teraz wyjdzie z 20 kilo. No to co, panowie, porównamy wasze warunki, zapraszamy do face to face. Jo, face to face i kurwa tak jo. Zmienił się trochę Daniel, co? Nie, no nie wyjebią oni sobie nawet no, nie wyjebią, nie? Rewanż, nie? Czekał na rewanż, fuj. Byczek jest trochę, chudy byczek? No jest większy, nie? Myślisz, ale dam radę, no już stałem naprzeciwko niego już. Był taki jak na Polaka wtedy, inaczej, jakbym był taki jak teraz na Polaka i na ciebie, nawet z tą nogą, myślę, że miałbym szansę wtedy z Polakiem w boksie i z tobą wtedy na tej mowa, nie? Słuchaj, ja kiedyś szczerze na warunki bardziej zwracałem uwagę, a teraz widzę, że wiesz, Rafon ma lordozę. Dosięgnie, więc nie ma problemu. Więc z jego też to bardziej, nie? To inaczej nie wygląda. Nie robi. Nie ma formy. Robię. Daj z założeniem, czy jest teraz? Powoko, panowie, zbliżaj. Jeden bliżej. Legendarny face to face. Czyli mamy, kurwa, wyrównane szanse. Wyrównane szanse. Cię lordoza! Żabką, lecimy. Ty kurwo jebana, jebać cię lordoza! Ja palę. Tak mówił Magikal. Ja się w papierosach wychowuję. Ja palę elektryki. Dobra, panowie, popatrzcie sobie w twarz i powiedzcie, czy te emocje, które były kiedyś między wami jeszcze są i czy odżyły. Coś tam zostało. Mam nadzieję, że się uruchomimy jeszcze. Wiele mocnych słów, zniszczone kariery. Obrażone rodziny. Ja mogę powiedzieć, Rafałnik, zdawajmy tak na zakończenie, w sensie zróbmy tą walkę, żeby zakończyć dla wszystkich lajków, kurwa, fanów starego internetu. Takiej, kurwa, pieczątka na koniec internetu, bo internet się, kurwa, zmienia, jest cenzura, jest chujowo, jest różnie. Żeby takie to było, wiesz. Wracają mi wspomnienia, jak stoję naprzeciwko niego, to wracają mi wspomnienia i w chuj się cieszę, że mamy ten rewanż. Bardzo, my również, moi drodzy. Trzy słowa jeszcze, panowie, do siebie. No co, do zobaczenia, trenuj, kurwa, szukaj tej chaty, trenuj, bo kurwa ciężko będzie. Ale nie patrz na mnie, patrz, mów o to. Nie, bo patrzę, gdzie jest mikrofon, ty, będzie ciężko, szykuj się, kurwa. Czemu Magikala wypierdalają z każdej chaty, bo nie ogarniam. Czy świeżbi teraz? Nie, ja jestem... Kaczor uderzył mnie pierwszy, ja mam taką zasadę, jak ktoś mnie nie wykurwi, to też mu nie wykurwię, nie? Chociaż jakbym był tak w chuj wkurwiony. Zobaczymy na to drugiej konfie. Zobaczymy na drugiej konfie, co się wydarzy, nie? Nie przewidzę tego. Wiesz. No czekałem kurwa na to cały czas. Zleciało bardzo szybko. Myślałem, że przez 6 lat zrobię lepszą formę i cię zmiotę, ale kurwa wracamy do punktu zero. Każdy ma ciężkie życie, jest różnie z głową, jak tutaj nawet Alan mówi. Ja pójdę raz pierwszy raz w życiu chyba do psychologa sportowego, żeby naprawdę wiedzieć, że dałem radę, bo dużo ludzi mi to proponuje z bliskich i zobaczymy. Twarzą do kamery, pozycja. No to jak powiedzieli panowie, będą zamykać ten rozdział, który już historyczny jest. 26 on ma na oku, nie wiem. Zapraszamy. Jakąś giulę ma na oku. Freak fighty zatoczą koło. Tak. Chciałem zapytać jeszcze Kasiusza, czy ty nie odczuwasz troszeczkę w tym, co mówił Alan o swoich problemach psychicznych, że jest to troszeczkę taka już wymówka teraz, że w przypadku przegranej będzie miał na co zrzucić?
Znaczy, co, a na co on ma zrzucać? No i tak coś wymyśli, dostanie wpierdol. Ja tak jak mówię, chcę, żeby dla widzów też to było ciekawe, więc nie zamierzam jakoś trenować. Z dwa razy pójdę na salę, żeby zobaczyć, ile kondycji mi zostało z tamtych przygotowań do Adamka. Teraz od walki byłem dwa razy na sali tylko. I myślę, że dzięki temu to się wyrównają jakoś szanse. Alan umie bić rękoma. W K1 dużo tych walk miał, zresztą zawodowych. No uważam, że to jeden z najgorszych zawodników, który potoczył swoją chujową karierę, bo przyszedł jako zawodowiec do freaków, a chyba ma ciąg przegranych, nie? Bić się potrafi, ale jakoś, kurwa, nie wiem, łeb mu siada. Teraz tylko pokazał, że dla kasy i tak wyjdzie, bo... No ja mówię, nie będę go jakoś mega dojeżdżał, bo wiemy, że potrafię. Ale chcę, żeby doszło do tej walki. Nie, ja widzę tą taryfę ulgową, Kasusz, u ciebie maksymalnie. Natomiast powiedziałeś coś takiego, że zobaczymy ile zostało z przygotowań do walki z Adamkiem. Ale co ty pierdolisz, jak ty do walki z Adamkiem w ogóle się prawie nie przygotowałeś, bo sobie grałeś w pokera. Dwa treningi robiłeś w tygodniu. No, ale byłem dobrze przygotowany kondycyjnie. No, na dwa tylko Mateusz miał czas. Okej, okay, uważasz, że walka z Alanem to będzie deklasacja, odpali się Hollywood, czy tak poważnie do tego podchodzisz? Chciałbym właśnie odpalić się od początku, no, żeby zobaczyć, no długo już ogólnie tak poważnie, to nie wiem, do której ostatniej walki się, chyba z Wrzodem, to nie wiem ile lat temu to było, 3-4 lata temu to się przygotowywałem. Do Adamka to ja ci też tylko... trochę olałem przygotowania, ale uważam, że byłem bardzo dobrze, tylko że... Źle wyszedłem nastawiony, ale tak naprawdę to, co pokazałem, potem ci wszyscy sportowcy mówią, że Adamek jest słaby, ale tak naprawdę ktoś musiał pokazać to, że wcale ten Adamek, dwukrotny mistrz świata, nie jest taki dobry i ja to pokazałem tą gardą. A jeszcze jak wspomniałeś o formie z Ząbiakiem, nie zapomnę, jak byłem gdzieś w galerii, zadzwoniłem do Marcina, on powiedział tak, znam mu jedno pytanie, czym cię Kasiusz zaskoczył? Tlenem. Ty miałeś wtedy tlen, on to powiedział, cytuję, to są jego słowa, można sprawdzić, upewnić się. Czyli wystarczy ci to, co teraz masz, wyrobiłeś na Alana wystarczy. No teraz tlenu jakoś właśnie nie mam, bo to spada, wiadomo, no jak nie, mówię, nie trenujesz. Ale wydaje mi się, że tak, że to będzie, daję mu taryfę ulgową i po prostu, a wyjdę nastawiony, żeby napierdalać, więc jak ach, czacik zawsze wiem, jest w formie. Dam z siebie wszystko w pierwszej rundzie, jak mi zabraknie tlenu, to najwyżej będzie miał szansę, ale tak to nie widzę, po prostu chcę, żeby to była widowiskowa walka dla ludzi, dla widzów i żeby mieli emocje, a nie, że wejdę i go zdeklasuję. No dobra, a propos jeszcze, mogę? Proszę. A propos jeszcze tego no time limit, bo Bartek i Tazi nie macie formuły, a co wy powiedzielibyście na no time limit, K1 na przykład, taka walka na totalne wyniszczenie? Ale całą walkę, czy ostatnią rundę? Może być cała walka, może być ostatnia runda. Nie, myślę, że ostatnia runda, nie ma co tutaj takich mocnych, wiesz, ty jesteś też trochę chyba wyeksploatowany ostatnio, chociaż... Daję radę, teraz co, wziąłbyś całą... Nos boli, mam lekko oko zarysowane, ale jest okej. To jest Prime MMA 10, to się musi coś wydarzyć, czyli takiego co? Spoko ekstra. To jest, ale ten limit ogólnie nie jest widowiskowy, ogólnie wiem, jak on ma kondycję. Ja wiem, jakie to jest zajazd, pierwsze 5 minut jest spoko. Dokładnie, później, tak będziemy musieli nie, zachować. Potem, a później, tak kurwa, musieli... to jest walka o przetrwanie. Tam się potem łapie tlen pachami, nie? To już brzydko ogląda nawet. O to tak, 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 moim zdaniem właśnie to nie jest tak fajne do oglądania, jak ludziom się wydaje, bo jednak jesteś tak zajechany. No i walczy z zachowawcą, ręki podnieść, jest takie no dobra, na przetrwanie walka. Ale Tazi, to jak ty widzisz ten pojedynek? Przed czasem, jeżeli tak, która runda? Przed czasem, ja bym zaczął dystans, po prostu walczył raczej, żeby po prostu wygrać. Nie będę starał się go znokotować, będę walczył raczej mądrze, po prostu będę z tego punktował. A jak się nadzieje na kontrę, no to padnie. A Bartek? Raczej będę dawał mu, za to, że przeważnie ja wywieram presję, to samo z Rodzefem ja wywierałem presję. A tu podejdę na luzaku, będę sobie trzymał dystans, niech on się wysila. To jak on będzie trzymał dystans, to ja będzie presja i myślę, że to będzie pierwsza runda. I poszukam... O, ambitnie, pierwsza runda. Tak myślę, nigdy nie wygrałem walki tak myślę, rundzie. Ale powiem tak myślę, że to będzie pierwsza runda, jak nie, to jestem przygotowany na te trzy rundy dobrej bitki i wiem, że na pewno z nim dam dobrą walkę, mocną. Bo chłop ma jaja, potrafi się bić, kurwa, umie się bić, kurwa, więc wiem, że to będzie zajebista walka
I powtórzę jeszcze raz, jaram się tą walką i już nie mogę się doczekać 26, bo ludzie skazują mnie na pożarcie, a sam Tazi wie, że na pewno tak nie będzie łatwo, jak ludzie myślą. Nie, na pewno tam coś się umiesz bić. Walczyłeś na gołe pięści, tam jakieś walki toczyłeś, więc to nie jesteś zwykłym laikiem. Będzie fajne mordobicie. Dokładnie. I tu z szacunkiem, i tak jak powiedziałem, wkurwił mnie z tym, co powiedział. Nie wiem, co mu to jest kurwa lizane dla niego. Tazi, jest okej. Okay. Tazi, jak oceniasz Nie wiem, dlaczego jest tak kurwa mu lizane. Dzięki temu to będzie... Tak, zawsze nie trenujesz, zawsze nie trenujesz. No zresztą teraz co było? No kurwa, Magika z Rafanem się w ogóle nie kłócili prawie. Wystarczyło. Cinko kurwa, cinko szczerze. Jakbym inaczej boksował, to by inaczej ta walka wyglądała, ale no nie ma co zwalać, dałem dupy, trudno. Ale tutaj no to go zajebie do drugiego. Ale na ty masz tyle siły, żeby tę podwójną gardę przerwać, Kasusza? No się przekona, 26. Zapraszamy. Pozdrawiam Rzeszów, Justina i resztę ekipy. Justin Timberlake na koniec oczywiście. A my na koniec tylko przypominamy Ostrowiec Świętokrzyski 26 października. Kupujcie bilety. I moi drodzy, chyba co? To wszystko, no. To wszystko. Mieliśmy dzisiaj ja wszystko. Chciałem tylko powiedzieć, że czekam na moment, aż przyjdzie Jacek Muriański, będzie na karczu. Ale czekałeś, żeby poruszyć ten temat, nie? Bo mówiłeś mi, że chcesz poruszyć ten temat. Ale nie, bo mnie interesuje, bo wiesz, tutaj nie było. Dobra, moi drodzy, bardzo dziękujemy za konferencję, za panel na Kiku tutaj i do zobaczenia 26. Opis tej gali? O kurwa, to nie to, ja pierdolę. Kurwa, miałem im górę odpalonego z tym opisem, a to nie to. A ja pier... Sorry. Co mi się pojebało.